Za słowo poranny gość radia RDN Nowy Sącz. 9 minut po godzinie 8 i to już czas na naszą poranną rozmowę. W studiu gościmy burmistrza krynicy Piotra Rybę. Dzień dobry, witam. Państwa. Dzień dobry, witamy. I oczywiście temat związany z tą pogodą, jaką mamy na zewnątrz. Już odczuwamy trochę zimę, chociaż tych opadów w śniegu nie było dużo, ale zazwyczaj zima to dla takich miejscowości jak Krynica spora okazja do tego, żeby sezon mógł rozkwitnąć. Wygląda na to, że najbliższe tygodnie mogą być jednak trudne dla turystyki. Jak Pan ocenia te obostrzenia, jakie narzuca w tym momencie rząd? No, sytuacja na dzień dzisiejszy jest trudna, ja tylko na marginesie dodam, że stoki zaczęły już śnieżyć, armatki, wynalazek armatek robi swoje, także mimo braku opadów śniegu, ale przy obecnym mrozie stoki są przygotowane już na przyjęcie narciarzy. Sytuacja jest trudna, natomiast ja cały czas mam nadzieję, że ta szeroka perspektywa, czy długa perspektywa czasowa, którą narzucił rząd, tak naprawdę zawsze może ulec modyfikacji, no, a dane obiektywne napawają nas umiarkowanym optymizmem, jednak ten poziom zachorowań spada. Jestem przekonany, że bardzo dużo, dużo więcej prze, osób już przeżyły, prze, przeszło chorobę COVID niż to, co jest w oficjalnych statystykach, ponieważ wiemy, że nie wszyscy byli badani, część przechodziła bezobjawowo. Także tutaj czas gra na naszą korzyść. Wydaje mi się, że mimo wszystko, że w ciągu dwóch tygodni jest szansa, żebyśmy się znaleźli w strefie czerwonej, co już spowoduje pewien krok do przodu mhm. i traktuję, ma, czy mam nadzieję, że to otwarcie stoków narciarskich, czy, czy dopuszczenie stoków narciarskich, to jest tylko pierwszy krok, żeby zima mogła się oczywiście przy obostrzeniach sanitarnych, ale o, oczywiście odbyć. No właśnie, bo pierwsza przełomowa decyzja to ta, że jednak stoki będą otwarte, ale pytanie, dla kogo i czy jeśli hotele będą zamknięte, to czy tych turystów będzie wystarczająco dużo? Duży lobbying pojawia się. Się właśnie w kontekście otwarcia hoteli. Rozumiem, że Pan też popiera te głosy y, mówiące o tym, aby turystyka hotelowa mogła działać. Oczywiście cały czas prowadzę rozmowy czy z parlamentarzystami, czy, czy tutaj ze szczeblem y, wojewodów krakowskich. No, no, staramy się ten temat nagłaśniać. Wiemy zresztą, jak jest duży oddźwięk, ile jest grup lobbyujących, czy, czy branża hotelarska, cała branża turystyczna, gastronomiczna. Lokalni politycy, którzy też doskonale zdają sobie sprawę, że, 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 że ta zima się no, powinna odbyć, bowiem szczerze, czego mm. się obawiamy? Obawiamy się tego, że jeżeli na przykład zostanie dopuszczony ruch turystyczny w Austrii czy w Czechach, to ludzie pojadą na narty, ale nie do nas. Także nie dość, że ten rok jest ciężki dochodowo, to tak naprawdę może się okazać, że ten dochód uskładany, uzbierany przez Polaków zostanie wydany poza granicami Polski, co naprawdę byłoby sytuacją złą. Także ja cały czas mam nadzieję, mówię, jeżeli te szczepienia ruszą w styczniu, tutaj czas naprawdę gra na naszą korzyść i tak patrząc z boku, wydaje mi się, że, że mimo wszystko będzie potrzeba, żeby po prostu rząd pochylił się jeszcze ponownie, na przykład w połowie grudnia nad obostrzeniami, czy nad wyznaczoną mapą drogową, nad tymi 100 dniami Solidarności. I jest, mam nadzieję cały czas naprawdę, że tutaj zostanie, zostaną pewne rzeczy skorygowane w kierunku zluzowania części obostrzeń. Powiem tak, no wiecie Państwo, że Polacy to jest naród niepokorny i, i zawsze znajdą pewne, y, pewne drogi czy pewne możliwości obejścia pewnych rzeczy. Tu nie chodzi o to, żeby się z kimś przepychać, że jest tak, a nie inaczej. Natomiast y, wiemy, że są duże hotele, są pensjonaty, kwatery prywatne i, i z tego co słyszę i tak, po malutku, że tak powiem, gdzieś tam się zaczynają telefony od, odzywać. Poza tym ludzie, ludzie są po takiej, po tak długiej izolacji mhm. i co, co też sprawia, że są zdeterminowani, żeby y, jednak. Się zdecydować na, na wyjazd. Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu dopuszczenie branży, normalnie hotelarskiej, gastronomicznej, oczywiście przy oboszczeniach, które będą wynikać, czy to ze strefy czerwonej, czy to ze, czy to ze strefy żółtej, ale po prostu po pierwsze dać możliwość odbudowy się branży turystycznej. Ja przypominam, że Krynica jeszcze dodatkowo ucierpiała na czerwonej strefie w sierpniu, gdzie pozostała część Polski miała lockdown wiosen wiosenny, tak jak my, natomiast w sierpień się odbywał. Poza powiatem nowosądeckim w miarę normalnie. U nas niestety ten ruch został obcięty. No i tak naprawdę chodzi też o możliwość przeżycia branży, możliwość wygenerowania dochodu. No i nie ukrywam, no sama gmina Krynica Zrój to jest oczywiście zasobna gmina, ale pod warunkiem, że są w niej turyści i, i nasze ambitne inwestycje czy, czy nasze działanie też jest w dużej mierze oparte na ilości spływających dochodów do gminy, które są przede wszystkim z podatków. Hmm. Jeśli hotele zostaną jednak zamknięte, na przykład przez sam grudzień, w styczniu być może uda się je uruchomić. To co to oznacza dla takiej miejscowości jak Klinica? Czyli to, to jest tutaj, powiem tak, no, jednak ten szczyt no, bożonarodzeniowo-sylwestrowy to jest taki największy szczyt, który najwię... największa ilość odwiedzin, turystów, klinicy, ten, ten, ten największy szok, gdzie no, tak naprawdę nie ma gdzie szpilki wbić. Także mimo, że to jest 8 dni, to jednak to jest bardzo duży zastrzyk finansowy dla, dla całej branży. Miasto wtedy żyje, także no, zobaczymy po prostu, co będzie w sytuacji w ciągu dwóch, trzech tygodni, czy, czy jest możliwość, żeby jednak rząd zweryfikował swoje stanowisko. Oczywiście pod wpływem raz lobbingu, no ale dwa obiektywnej sytuacji epidemii, czy możliwości rozpoczęcia tych szczepień masowych już od miesiąca stycznia. Ja cały czas mam nadzieję, że jest cudownie, tak my, czas, gra na naszą korzyść i wydaje się, że my pewne rzeczy jesteśmy w stanie e, pod tym względem m, mieć nad nimi kontrolę, że jeżeli pojawi się szczepionka, to tak naprawdę no nie jesteśmy tylko skazani oczywiście na. Oboszczenia sanitarne, które są bardzo potrzebne, bo zresztą ta polityka aktualnie prowadzona i wyniki zachorowalności spadają, także to wskazuje, że to jest skuteczne. Natomiast oczywiście mając też, skute, mając też skuteczną szczepionkę, będziemy mieli tutaj ten zejście, że tak powiem, z, z emocji czy ze strachu, ponieważ każdy wie, że może się zaszczepić i jest wtedy bezpieczny. Mhm. Samorządy zatrzańskie wyszły z propozycją, aby ferie miały 10 tygodni, a nie jeden, tak jak zapowiedziano. Wtedy ten ruch mógłby się Znacznie bardziej rozłożyć, jeśli on by istniał i ludzie chcieliby pojechać na stoki czy, czy po prostu gdzieś na wypoczynek. Co pan o tym sądzi? Oczywiście to jest bardzo dobry pomysł, bo oczywiście, jeżeli miały być ferie dwutygodniowe po to, żeby na nie nie przyjeżdżać, to, to, no to wtedy to ma sens. Natomiast jeżeli oczywiście chcemy i mamy nadzieję, że branża turystyczna będzie w miarę normalnie funkcjonować przy obostrzeniach sanitarnych, to im, im bardziej rozłożymy ferie zimowe, im bardziej podzielimy, tym ten ruch będzie bardziej rozłożony, podzielony i nie będzie takiego szczytu, że dane województwo. Że tak powiem, czy dana grupa województw, te słynne nasze ferie warszawskie, na przykład, że przyjadą i dobiją, ponieważ też możemy, mamy możliwość podzielenia na, na tyle części tych ferii, żeby ten ruch był w miarę był ruch, był odczuwalny ruch, może branża mogła zarabiać, natomiast żeby nie było tego, tego szczytu, ten ruch byłby rozłożony. Oczywiście jest to bardzo, bardzo dobry pomysł. Mhm. Wczoraj, zmieńmy troszeczkę temat na inwestycyjny, bo wczoraj dostaliście pieniądze na drogi z Funduszu Dróg Samorządowych. Co to oznacza, gdzie możecie coś wybudować, przebudować, wyremontować? Znaczy to już jest trzecia promesa w tym roku uzyskana z Funduszu Dróg Samorządowych, z Rządowego Funduszu. Promesa uzyskana z Karu Państwa. No już zrobiliśmy ulicę Słotwińską, czyli to doje do stacji narciarskiej na Słotwinach, do wieży widokowej, gdzie to jest prawie kilometr drogi. Zrobiliśmy drogę na Cichy Kącik, prawie pół kilometra. No, aktualnie wczorajsza, wczorajsza odebrana promesa na tam kwotę bodajże 302 tysiące złotych e, dotyczy remontu ulicy Andersa, czyli to jest boczna ulica ulicy Pułaskiego, która też jest dość mocno zniszczona, także tam też jest planowany kompleksowy remont. E, zgodnie z warunkami w tym roku trzeba wyłonić wykonawcę, także w 1 grudnia otwieramy oferty, a od na wiosnę przyszłego roku planujemy, że ta, ta ulica zostanie kapitalnie wyremontowana. <todgłosy> to... Do, dużo zmieni dla mieszkańców, jak rozumiem, bo ta ulica była zaniedbana i to w centrum właściwie. Znaczy, no powiem tak, jest oczywiście to boczna ulica Płaskiego, natomiast oczywiście tam są czy, czy pozapadane studienki, czy, czy przepusty, także są pewne rzeczy, które trzeba poprawić, wymienić nawierzchnię asfaltową, także tak jak robimy te pozostałe ulice z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest po prostu kapitalny remont danej drogi i oczywiście przełoży się to na komfort używania przez mieszkańców tej drogi, przede wszystkim przez mieszkańców, przez gości też oczywiście. Natomiast... Bo turyści dnią dążą do Deptaku. A czyli powiem tak, y, oczywiście tam na tej ulicy, mimo że ona jest dość krótka, tam też, też są obiekty, które wynajmują pokoje, także tam też oczywiście są turyści, także natomiast oczywiście przede wszystkim będzie to ulga dla mieszkańców, będą mogli spokojnie po tej drodze się poruszać i będziemy się po prostu z tego cieszyć, że kolejna droga została Odremontowana w sposób kapitalny. Zima już w krynicy czuć i to nie tylko tak jak u nas w, na sondetczyźnie, w tej, tej cieplejszej części sądyczyzny, czyli na przykład w Nowym Sączu, ale y, znacznie chłodniej zdecydowanie to standardowa sprawa, jeśli chodzi o krynicę. No ale na dodatek dostajemy informacje z powiatowego zarządu dróg, że już pierwsze interwencje drogowców się pojawiły, trzeba było wysłać sprzęt na drogi. Y, Czyli już pełną parą trzeba się przygotowywać do sezonu. Znaczy, no do, do sezonu jesteśmy oczywiście przygotowani. Nasze miejsce, miejskie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej cały czas zaopatruje się w potrzebny sprzęt, tak żebyśmy mogli tą, tą zimę spokojnie ogarnąć, żebyśmy, żeby stan dróg był taki, czy stan chodników, który, gdzie można, się, można normalnie tych chodników bezpiecznie używać. Oczywiście to już od kilku dni w Krynicy jest temperatura ujemna, jeżeli siada na drodze czy, czy, czy mgła, czy, czy szać, to oczywiście jest, robi się pomalutku ślisko. Póki co jeszcze jest, że tak powiem, widzimy ostatni ruch, natomiast jeżeli zaczną się pierwsze opady śniegu i grunt już będzie teraz zimny, zmrożony, to oczywiście praca normalna. W ramach utrzymowego utrzymania dróg już się zacznie. No właśnie, czyli wykonawcy są gotowi, zwarci, nie zaskoczy, nie zaskoczy ich zima. Rozumiem, że pieniądze w budżecie także zapewnione na ten cel. Oczywiście, jest to akurat element, na którym, że tak powiem, no element stały w budżecie, zimowe utrzymanie dróg jeszcze w przypadku klinic jest czymś normalnym i naturalnym. Są to czasem wielokrotnie wyższe koszty niż w miejscowościach, które nie mają tak chociażby nowy sąs, gdzie jest dużo mniejszy opad śniegu, czy dużo wyższa temperatura. Natomiast to jest dla nas oczywiście standard, jakość też Obsługi turystów, ponieważ jeżeli jest dobrze utrzymany, utrzymana droga, wiemy, że turyści przyjeżdżają, a przyjeżdżają turyści z Nizin, także czasem jest problem po prostu z jazdą, bo po warunkach zimowych no, staramy się robić wszystko, żeby, żeby ten komfort pobytu u nas był jak najlepszy. Ja specjalnie pytam o budżet i o wydatki na, na, na drogi, na utrzymanie dróg, bo ten koszt na pewno się nie będzie zmniejszać. Ale podejrzewam, że w kontekście pandemii niektóre cięcia musiały dojść do skutku. Na czym oszczędzaliście? Znaczy, no, przede wszystkim no to tutaj była kwestia czy wynagrodzeń, czy, czy wydatków na promocję, bo to, to były te, te wydatki tak zwane miękkie, z e, których można było zrezygnować. Tym bardziej, że życie kulturalne no, niestety z uwagi na pandemię tak naprawdę w Krynicy zamarło. Czy już festiwal Kiepury się nie odbył, czy teraz kolejne drobne koncerty, które miały, miały mieć miejsce, też z uwagi na, na, na strefy i oboszczenia, też nie, ma, nie, też nie miały miejsca. No patrząc teraz na najbliższy czas, no szkoda, ale przypuszczam że pewnie nie odbędzie się w... Cykl pewnie kręca źródłem kultury, nie wiem, jak będzie w styczniu, natomiast chcielibyśmy przede wszystkim, że branża hotelowa mogła ruszyć. No pytanie, czy, czy będzie możliwość, chyba, że będzie taka możliwość, to oczywiście będziemy dalej dalej to wydarzenie współfinansować. Jest to na ten moment rzecz, że, że tak czy okoliczność przyszła i niepewna, natomiast zobaczymy, jak będzie, natomiast staramy się cały czas mimo wszystko realizować inwestycje, ponieważ wiemy, że to jest po pierwsze koło zamachowe dla lokalnych przedsiębiorców i to nam po prostu dużo daje. No i dwa poprawia się jakość, a rzeczywiście tych inwestycji trochę brakowało, także cały czas staramy się, czy to inwestycje drogowe chodnikowe, prace projektowe, czy duża inwestycja, tak jak bulwary Dietla, to jest, przypominam, ponad 13,5 miliona złotych w tym roku, a 4 grudnia otwieramy przetarg na płytę główną Deptaka i zobaczymy, co pokażą nam oferty. Mhm. A co jeśli chodzi właśnie tutaj o cięcia, no bo mówił pan, że promocyjnie, ale inwestycje póki co dobrze. Rozumiem, że w kontekście rocznego budżetu, nad którym pewnie już się zastanawiacie, tych inwestycji też będzie sporo. Znaczy, no w, oczywiście, bo teraz, że mamy część projektów unijnych, gdzie umowy są już podpisane, czy, czy dofinansowanie jest otrzymane, także no, te inwestycje po prostu musimy zrealizować, bo nikt sobie nie pozwoli na utratę, czy zwrot dofinansowania do, do, do Unii Europejskiej. Mamy też oczywiście zgłoszone dwie drogi do funduszu drog samorządowych na rok przyszły, na nabór, także tam też musimy mieć środki zabezpieczone. No i będziemy obserwować sytuację, ja cały czas mówię tak, mówię, jestem umiarkowany optymistą, bo wiemy, że bez zimy, czy bez dochodów z zimy będzie oczywiście bardzo trudno budżet zrealizować, no i w ciągu kilku dni budżet zostanie złożony już w Radzie Miejskiej, ponieważ no, z uwagi na między innymi na COVID-a i i końcówką października, gdzie mieliśmy skalę zachorowań do żurzą w Krynicy, w tym w Urzędzie Miejskim, no niestety nam się pewne rzeczy przesunęły, no nie byliśmy w stanie wszyscy codziennie pracować. Także, ale mówię, no na, na dzień dzisiejszy zakładamy budżet umiarkowanie optymistycznie, ale oczywiście jeżeli się okaże, że nagle mamy jakąś czarną dziurę, no będzie to wymagało weryfikacji. Pamiętam, że u nas Pan mówił na przykład o takich inwestycjach, które mają zmierzać po, no, uatra u uatrakcyjnieniu miejscowości, na przykład o teatrze, który być może, no, tutaj dla kultury byłby także ciekawą inwestycją. No i co z, tak, z, te, z takim ja, czyli proszę Państwa, z tej informacji, które mam ostatnio wynika, że nowe, nowa perspektywa unijna z uwagi na m, brak możliwości póki co kompromisu na poziomie Unie, Unii Europejskiej czy między państwami, no wiemy, że przypuszczalnie nowe RPO, czyli ten nowy, nowy program inwestycyjny pewnie ruszy przełom 2021- 2022. Mhm. My na tą perspektywę chcemy mieć przygotowane już pozwolenie na budowę amfiteatru, o którym mówiłem wcześniej. Pozwolenie na przebudowę były Budynku gimnazjum, gdzie ma powstać Biblioteka Publiczna i Muzeum Krynicy. Zaczęliśmy prace projektowe wieży startowej dla sportu saneczkowych przy hali lodowej, no i chcemy mieć dopięte pozwolenia na budowę dotyczące rewitalizacji góry parkowej. Także te pierwsze cztery projekty chcemy na pierwszą perspektywę unijną mieć gotowe, przygotowane i je po prostu złożyć, żeby otrzymać dofinansowanie. Co do teatru, to jest tak jak mówiłem, tam niestety jest trwałość projektu, projektu rewitalizacji parku dukieta. Także tam jest wykonanie 2025 jest możliwe z uwagi na pięcioletni okres trwałości, ale mówię, w tym czasie musimy zmienić plan zagospodarowania, zrobić pełnobranżowy projekt budowlany, także to i tak tutaj dwa, trzy lata minimum zejdą, żeby to wszystko dopiąć, ale mówię też na to będziemy przygotowani. Mhm. Już dzisiaj macie sesję, w zasadzie pan prosto chyba na nią będzie jechać od nas ze studia. To już będzie ta budżetowa sesja czy jeszcze? Jeszcze nie, jeszcze zobaczymy teraz jak komisje rady, jak, jak radni będą analizować budżet. W zeszłym roku był, czy, przepraszam, jeszcze w tym roku był budżet uchwalany w styczniu na, na obecny rok, czyli w styczniu 2020, a rok wcześniej to był grudzień 2019, także zobaczymy, grudzień 2018, przepraszam, także zobaczymy, czy budżet jest szansa. Tak jak mówię, zwyczajowo, zwykle jest uchwalany budżet albo końcem roku, albo do końca stycznia. Myślę, że te terminy są brane pod uwagę do uchwalenia budżetu. No to dobrze, że zostaną zachowane, a ta dzisiejsza sesja z czym będzie się wiązać? Znaczy, no między innymi mamy rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów na rok przyszły, także tu wyszły wyszedł dobrze przetarg, mamy cenę niższą niż, niż w roku bieżącym, także nie spodziewamy się żadnych, na przykład podwyżek dotyczących opłat za oddawanie yy, śmieci, za, za oddawanie odpadów komunalnych. Między innymi, czyli zmiana WPF-a, y, zmiana y, y, sprawy dotyczące zmian w budżecie, y, kilka drobnych, że tak powiem rzeczy, natomiast oczywiście trzeba być na, na bieżąco i wszystkie, wszystkie uchwały, które wymagają procedowania, no, trzeba się nad nimi po prostu skupiać, ale przede wszystkim mówię, to jest wieloletnia prognoza finansowa. Na pewno o to będziemy śledzić, przebieg sesji i będziemy informować, co dzieje się, jakie decyzje zapadły w kontekście najbliższego czasu w Krynicy. Naszym gościem dziś był Piotr Rybabur, Mistrz Krynicy. Dziękuję bardzo za spotkanie i wizytę w studiu. Serdecznie dziękuję. I mam nadzieję, że do zobaczenia w tym sezonie na stoku. Do zobaczenia. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.